Witam, z tej strony Czerwony Pingwin. Jesteśmy w Pasikusie, w Galerii Katowickiej, a przede mną taki mniejszy burgerek. Z okazji urodzin kanału postanowiłem sobie takiego kupić. Wygląda to tak, że kupuje się burgera, można go doładować kilkoma mięskami. Jest dość spory, no zobaczymy. Pokazałbym go wam bliżej, ale może mi się rozlecieć, więc... Powiem tak, że tu jest 9 kawałków mięsa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Pomyliłem się? 8 albo 9. Doładowany jest na fula. Co? Sobie spróbuję go normalnie zjeść. Sobie to chyba jeszcze inaczej. Tutaj jest mała powódź. Zrobimy tak. Nie da się tego takiego burgera jeść normalnie, więc niestety albo niestety wygląda to tak. Co on jest tutaj ugryziony? Tak wygląda. Dobra. Wow, dobra, zaczęła się rozwala, gotujemy. Nie pierwsza wizyta w Pasikusie. Mięso jeszcze gorące. Przynajmniej się doda. Wziąłem dużego wersja chorizo. Dziękuję wszystkim za picie 2000 subów. Trochę zatyka. Chyba za szybko. Chodzi. Nie wiem, czy się tak nie dobra. Nie wiem, jaka będzie jakieś dźwięku. Więc wolę za to, nie gadać. Najlepszy kawałek wygląda tak. Nie wiem, czy łapki, czy nie. Mały futbol. Jest tak soczysty, że nie wiem, czy woda mi coś pomoże. Chyba chociaż spróbować ten kawałek z dodatkami. Czyli sobie na koniec. Jestem wolony na twarzy, ale
nie jestem zaskoczony. No, co ty? Kto zbuduje takiego burgera, to 50 zł. Mięso i jeszcze raz mięso. Tak zrobimy, bo nie chcę, żeby mi zapiera niczego przy sobie. No, i tutaj już dalsze rozmaki. Wszędzie jest mokro, przyjaźnie, cały pusty. Tak mi się przypomniały, że to są szpika, które trudno będzie zaczął nagrywać. Miło się go będzie oglądać. Prawie finish. Dobra, zjedzone. Nie wiem co powiedzieć, ale na pewno to, że był bardzo dobry. Na pewno to, że jestem uwalony na twarzy. Ręce mam puste, więc miło, że mnie oglądacie, że subujecie. Widzimy się następnym razem. Ja idę się ogarnąć po tym. Burgera mogę polecić, dobry był. Na razie.